Michał Durnaś, Krecik i magiczne klucze. Za górami, za lasami mieszkał sobie Krecik o imieniu Pawełek. Miał swój dom pod ziemią i to bardzo dobrze umeblowany. Krecik uwielbiał pracować, więc codziennie kopał i poszerzał swoją posesję. Któregoś ranka, jak zwykle, zaczął kopać kolejny korytarz i nagle ze ściany wypadł klucz z wygrawerowanym napisem – smacznego. Krecik zastanawiał się, do czego on służy. Patrząc przez dziurkę w kluczu, pomyślał o lodziarni, ponieważ kochał jeść lody i nagle tam właśnie się znalazł. Na początku nie wiedział, o co chodzi, ale po krótkiej chwili zdał sobie sprawę, że klucz ma magiczną moc. Zamówił sobie 3 gałki ulubionych lodów – śmietankowe, waniliowe i malinowe. Zjadł ze smakiem, po czym popatrzył przez dziurkę w kluczu i wrócił do domku. Krecik był bardzo zadowolony, że znalazł taki skarb, bo w końcu odwiedzi wszystkie miejsca, w których można najeść się najwspanialszych smakołyków. Przyszła mu też do głowy myśl, czy nie ma więcej takich kluczy o magicznym działaniu. Postanowił to sprawdzić. I rzeczywiście, po jakimś czasie zauważył w ziemi kolejny klucz, przyozdobiony metalowym kwiatem. Pawełek chciał jak najszybciej poznać jego moc. Spoglądając przez dziurkę w kluczu, pomyślał o ogrodzie pełnym róż, ponieważ uwielbiał kwiaty, a te pod ziemią nie chciały rosnąć. Niespodziewanie jego dom zaczął wypełniać się pięknymi roślinami, a najwięcej było oczywiście pachnących krzewów różanych. Pawełek ogromnie ucieszył się z drugiego znaleziska, bo odtąd w jego kopczyku nie będzie już szaro i ponuro, tylko kolorowo i wesoło. Minęło znów trochę czasu i Krecik wykopał następny klucz, tym razem z wygrawerowanym globusem. Starym zwyczajem przybliżył go sobie do pyszczka, popatrzył przed siebie przez dziurkę i pomyślał o Anglii, a dokładniej o kuzynie mieszkającym pod polem golfowym w Londynie. W jednej chwili przeniósł się do niego i wspólnie wypili popołudniową herbatkę. Gdy poczuł zmęczenie, znów użył klucza i szybko znalazł się u siebie w wygodnym, cieplutkim fotelu. Krecik wiedział już, że ten trzeci skarb pomoże mu odwiedzić ciekawe zakątki świata i zobaczyć krewnych, którzy tam żyją. Od tych wydarzeń minęło kilka lat. Krecik Pawełek w dalszym ciągu poszukuje kolejnych kluczy, wciąż powiększając ich zbiór. Rozejrzyjcie się, czy w waszym ogrodzie są krecie kopce, bo może w jednym z nich mieszka Pawełek.